coraz więcej ludzi wie, jakich przestępstw dokonuje Kościół. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że Jan Paweł II wcale nie był tym papieżem, który pochylał się nad przestępstwami swoich współbraci. Coraz więcej ludzi słucha świadectw ofiar, które mają odwagę wyjść i jakby mówić o tym publicznie. To jest niesamowite. I cieszę się bardzo, że w zeszłym roku tego nie mogłam zrobić, ale w tym roku, w zeszłym tygodniu złożyłam jako klub Lewicy obywatelską ustawę do spraw powołania takiej naprawdę z prawdziwego zdarzenia komisji, która pochyli się właśnie nad przestępstwami księży pedofilów. Ustawa już jest w Sejmie. I sądzi pani, że ta ustawa ma realną szansę na to, żeby nie być wyrzucona do śmietnika, tylko żeby stać się prawem, czy ten projekt, żeby stać się prawem i zmienić sytuację? W 2017 roku, jak zaczęłam się tym tematem interesować i wchodzić w niego głębiej dzięki Agacie Widuszko-Zyglewskiej, powiedziałam sobie wtedy sama przed sobą, że to na pewno trochę potrwa, tak? Że dużo czasu minie, zanim ten temat znajdzie swój finał w postaci komisji. I wtedy sobie założyłam, że musi to potrwać kilka lat. I wie pan co? W zasadzie oczywiście nie wiem, czy ta ustawa, którą żeśmy złożyli, w ogóle zostanie poddana pod obrady. Ale nawet jeżeli wsadzą ją do zamrażarki, czy wyrzucą ją do kosza, to ja i tak ją wyciągnę, bo ja uważam, że kres PiS-u nadchodzi i prędzej czy później ustawa z prawdziwego zdarzenia i rozliczenie Kościoła nastąpi. Ja na pewno zrobię wszystko, żeby do tego doprowadzić, bo za bardzo i za mocno zaangażowałam się w tę tematykę. Czyli ja rozumiem, że pani jest optymistką, z tym, że optymizm swój łączy pani nie z działalnością władzy państwowej, tylko ze świadomością społeczną, z presją społeczną i z działalnością mediów i dziennikarzy, choćby takich jak bracia Sakielscy. Czyli że to wszystko się dołu stanie, a nie od góry, tak? Tak, wszędzie na świecie wszystko się stało właśnie od dołu. Ja pamiętam, jak zaprosiłam do Sejmu Matiasa Kacza, to jest ten człowiek, który doprowadził w Niemczech do powstania komisji, do wyjaśnienia tych spraw i do powstania raportu. I ja mu wtedy zadałam pytanie, mówię, Matias, co trzeba zrobić, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, jak jest w Niemczech? A on mówi, ty już to zrobiłaś, ty rozpoczęłaś. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, reszta po prostu się ułoży. I w związku z tym, że coraz więcej osób o tym mówi, że angażują się w to dziennikarze, że powstają filmy, powstają książki. Przecież w zeszłym roku był zbiór wszystkich felietonów Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Świetna książka Radka Grucy. Mam nadzieję, że Radek Gruca też będzie tym dziennikarzem, który doprowadzi do upadku księdza Dymera ze Szczecina, o którym próbuje zainteresować media od przynajmniej półtora roku, bo to jest taki nasz, z naszych czasów, Jankowski. Ksiądz, który jest powiązany, który sobie żyje w dostatkach, który jakby doprowadzał do molestowania chłopców i żyje sobie w dostatkach i nic się z tym nie dzieje, dlatego że on jest powiązany właśnie z polityką i z układem takim biznesowo-politycznym. Ale mam nadzieję, że jego dni też są policzone i prawda lada moment wyjdzie na jaw.